Witam Was serdecznie, MaxPain.pl. Przedstawiam MotoGP 20, no i w tym odcinku przejdę do takiej kustomizacji, pokażę jak łatwo zrobić taki fajny wzorek na następne Grand Prix, czyli Grand Prix Katalonii. Tutaj oczywiście taki odcinek taki bardzo przyjemny, bo lubię akurat tutaj wchodzić w tą opcję, coś tam poprojektować, coś tam dodawać, coś tam zmieniać. Naprawdę bardzo fajna to jest opcja w tej grze, że można tutaj naprawdę według siebie fajnie sobie tutaj ten kask pomodelować. No i mamy tutaj tę firmę AVAGU, tutaj mamy kolejną ARAI L52, KYT, HJC, NKK, X-Lite, wiesz, mamy X-Lite, bo tutaj trochę on się różni. 800, tylko że to jest napisane 803. Tu mamy Shoei, już miałem Sharka. O, może tego właśnie Skorpiona sobie wezmę i na pewno tutaj sobie go zaprojektuję. Tym razem może nie czerwony, tak typowy, tylko wezmę go takiego mocnego żółtego. O, może być, chociaż mógłbym zobaczyć jakie są inne. Tutaj jest taki Aqua Metal. A, Gloss to zupełnie niepasowny. Ten nie, ten jest fajny. Ten akurat bardzo często wybieram. Ciekawy ten kask tutaj jest. Chociaż bym musiał zobaczyć jak on tutaj się prezentuje, ten cały kask. No i mamy ten cały kask. I właśnie, mnie to ciekawi, czy można tutaj na szybie zrobić napis. Bo wiadomo, zawodnicy z rangi MotoGP mają te... Wiadomo, że mogą na szybach mieć coś napisane. Dobra, pierwsze sobie tutaj wybiorę jakiś tam wzorek może, bo naprawdę mamy tutaj wielką paletę do wyboru, czy to jest kwadrat, kółko, krzyżyk, rąb, co tam chcemy, będziemy mieli. Serduszko jakieś tutaj normalnie jest, trójkąty, takie inne wzorki, kolejne mamy takie piorunki, chociaż tutaj widzę, że bardzo wykorzystywałem tą gwiazdkę, to też wykorzystywałem. Tutaj mamy nawet takie ognie, tu pukar, wszystko co byśmy chcieli, to tutaj mamy, nawet mamy coś takiego. Na te zęby to ja nie wiem kto w ogóle to wybierał. Pamiętam, że w wersji 19 było coś takiego, że dużo było do wyboru, znaczy do wygrania takich piórek. Nie wiem czy w ogóle ktoś to wybierał. Tutaj mamy takie fajne wzorki, jakbyśmy chcieli, żeby nasz hełm wyglądał tak troszkę inaczej. To fajne by było takie odcień właśnie zrobić, takiego czegoś, bo pokażę może. I przez cały kask by mogło nawet pójść taki wzór. Kul, nawet można to powiększyć, coś takiego zrobić, takie kuleczki by to wyglądało, może nawet to pokażę przy kamerze, jakby w ogóle ten kask wyglądał, wtedy on by był tak bardzo, chyba za bardzo rozciągnięty, dlatego ja tej opcji nie daję. Kolejny, dobra, przejdziemy sobie za tym do kolejnego. Tutaj mamy gwiazdki jakieś, kolejne mamy tutaj takie, jakby ktoś naciapał farbą. Tutaj mamy takie wybory, bardziej moro. Można by było cały kask zrobić w taki moro, tylko jakiś napis dać. No, tutaj mamy jakieś takie zwierzęta. Chociaż myślałem, że będzie taki typowy byk, ale tylko z Red Bulla mógłbym powiedzieć, no niestety, to jest taki byk. Było śmieszne zrobić taką białą kulkę i takie dwa byki wkomponować. Tutaj mamy jakieś tutaj i liczby, i w ogóle liter alfabetu. Dobra. Co mamy kolejne? Na pewno o, tutaj też wykorzystywałem te numerki, literki. No powiem wam, i tutaj mamy te w ogóle takie śmieszne. Można by było nawet cały taki oblepić swój kask właśnie takimi śmiesznymi tutaj. Może nawet taki kask bym zrobił, taki typowo taki zabawny. Byłoby to co najmniej śmieszne. No i mamy tutaj flagi, oczywiście nasza Polska i ta Indonezja, chociaż chyba tak, jest Indonezja, chociaż Monako też ma taką flagę, jak się nie mylę. No i mamy dość spory wybór. Dobra, zacznijmy od właśnie komponowania tego właśnie tutaj i pokażę tak bardzo prosto, żeby to zrobić. Naprawdę fajnie sobie zaprojektować kask i naprawdę nie mieć w ogóle żadnych problemów. No to wybieramy na przykład taki kwadrat. Tu może go wsadzimy tak do połowy. O, coś takiego. Enter. Dobra.
wychodzę jeszcze raz tutaj, tym razem po. Tutaj sobie weźmiemy jeszcze raz taki sam kwadrat, tylko tym razem inny kolor. Może niech będzie to czerwony. Tutaj go sobie wsadzę tak i tutaj, o, taki kwadrat. Tym razem tutaj go sobie tak skroję. O, niech będzie. Enter. Dobra, on już jest. Oczywiście następny kolorek. Pyk. O, i tu kolejny taki sam kwadrat, ale tym razem koloru jakiegoś innego. Czyli może niebieskiego sobie weźmiemy, ale takiego ciemniejszego. O, takiego niebieskiego, ciemniejszego koloru. I tak samo można tutaj sobie fajnie zmieniać, tylko że tym razem Q i W, żeby go trochę rozciągnąć, może by tego i trochę go przesunę, może być, niech sobie będzie, Enter, wychodzę z tego, teraz robię Mirror, czyli z drugiej strony będzie to samo, lustrzane odbicie, kolejne też lustrzane odbicie, Mirror, kolejnego też mirror. No i tutaj robimy coś takiego, że tutaj zmieniamy kolor na czerwony. Tak jest. Żeby było inaczej trochę. Biało-czerwone na początku. Biało-czerwony tutaj może być czerwony, ale tu będzie niebieski. Change color. Tutaj będzie też niebieski kolor. O! No i tutaj może nawet zrobię biały. Change color. Będzie biały. I muszę teraz to zobaczyć, jak to wygląda. Biały, niebieski, czerwony. I biały, czerwono-niebieski. Tak sobie zrobiłem. Troszkę jest inaczej. No i teraz pora, żebym sobie tutaj wkomponował te właśnie kwadraty. Jakiś ciekawy wzór. Może nawet sobie wybiorę ten, który ja tutaj dawałem, czyli taką gwiazdę. Gwiazdkę bierzemy, robimy ją taką. Ona niech sobie będzie trupy. To jest na szybko robienie takiego projektu, to jest nie za, bez takiego, że tak powiem, zastanowienia. Tak, żeby ona tylko tutaj się komponowała, tutaj jeszcze tak zrobimy. Naciśniemy sobie Enter. Dobra, poczekam chwilę, aż właśnie mi zaczyna to tak migać, bo to jest fajna opcja, jak tak miga. Chociaż mógłbym teraz z to wyjść i zrobić tylko też mirror. Mirror. Jest, jest. Powinno być właśnie z tej strony. Widzicie, jest z tej strony. Teraz wystarczy, że tylko zmienię sobie kolor migami. Tutaj to było dobre. Tutaj migało mi, tutaj też. Tym razem tutaj właśnie niebieski kolor. Change color. Sobie tutaj powybieramy takie zupełnie inne kolorki. Dokładnie. Teraz wybieram tą opcję. Niebieski. Tego. Ładnie. O, właśnie tu przy białym. Może zrobimy czerwony. Co ja robię? Teraz tą gwiazdkę muszę teraz zrobić, ale z innej strony. O, tutaj. Teraz ta gwiazdka była dokładnie tutaj. O. No i tutaj może taką białą zrobię. Enter. O. Nie będzie problemu. Tutaj taka mała. Enter. Chociaż nie, by była dobrze, żebym ją kolor zmienił. Alt. Lewy alt i na czerwono ją sobie zrobię. O! Tu będzie na czerwono. Kontynuujemy. Tak jest. I sobie tutaj przemienię. O! Właśnie coś takiego. O! Poczekam. Ale ta będzie na niebiesko. Change color. Dokładnie. Teraz mogę wyjść z tego i zobaczyć, jak to wygląda. Chociaż nie, bym się tutaj chyba ona nie zapisała, ale nie szkodzi.
tutaj teraz weźmiemy z tej strony. Też można sobie tutaj to zmienić. Naprawdę tutaj jest bardzo duży wybór, żeby tutaj... O, jest, to jest to. Change color. Tak, to mi się nie zapisało, ale będzie na... Chociaż biały by był lepszy kolor. Tak, dokładnie, biały, dokładnie. To biały, ale chociaż jest tutaj powtórzenie się tego sekwencji. Chociaż tutaj zobaczymy. Kolejny. Chociaż nie, bo bym mógł przecież to zrobić mirror. Mirror. Dokładnie. I nawet zmienić kolorystykę. Dokładnie. Kolejne. Tu było. Tu było. To też było. I tutaj tak samo change color. Co ja robię? Nie change color. Tutaj. To. To. O właśnie. To. Mirror. W tym mirrorze tutaj tylko zmiana kolorystyki na niebiesko. Dobra, mamy. Tu można naprawdę modelować jak się chce, naprawdę, żeby to się już nie powtarzało, ale tutaj dobrze jest, biało, tutaj niebieskie, tutaj czerwone, chociaż by mogło być z niebieskim, ale dobra, niech będzie te białe, bo mógłbym nawet tutaj te czerwone zrobić z niebieskim i też by było też ok. Dobra, jak zrobić te dwa paski u góry? Też nie ma problemu. Przechodzimy zatem do góry. OK. I tutaj wybieram ten kwadrat. Na tym kwadracie najlepiej, żeby sobie wziąć jakiś czarny. Naciskam Q, W. Dobra. Naciskam A. O. Dobra. Przesuwam w bok. Naciskam Enter. Czekam chwilę, aż mi właśnie to zaczyna migać. Przesuwam to tutaj. Też naciskam, chociaż troszkę jeszcze o tak coś. Enter. Dobra. Przesuwam teraz tutaj. Naciskam zaś Q i A, żeby to troszkę zmniejszyć. O, coś takiego. Naciskam Enter. Czekam. Przesuwam. O, o, coś takiego. Naciskam też Enter. I bardzo ładnie. Już mamy tutaj odskocznię od tego wszystkiego. Mamy tutaj kolory. I tutaj naprawdę mogę tutaj zrobić, że tu będą pasy czerwone. Change color. Dokładnie. Ten pas to samo, czerwony. OK. A te dwa czarne zrobię na pomarańczowe. A tutaj sobie zrobię coś takiego. Chociaż taki, żeby widoczny był ten pomarańcz. Może taki mocniejszy. Bo też bym mógł jeszcze inne kolory sobie zrobić, ale tak, żeby jak to się łatwo, fajnie projektuje. O! Muszę jeszcze zobaczyć, czy faktycznie to są te same kolory. Są te same kolory. No jest, trochę mi to powychodziło, te dwa. Bo widać, te dwa czerwone, bym musiał troszkę skrócić, żeby dobrze to wyglądało, naprawdę. No i tutaj ten przód, to może sobie tutaj wkomponujemy coś naprawdę ciekawego. Właśnie szkoda, że nie ma tych całych Red Bullów, bo naprawdę bardzo łatwo by można było zrobić. Tutaj żółte, albo białe, o, takie białe. O, coś takiego. Coś takiego. Jeszcze zwiększę. Dobra. Mogę nawet inny kolor dać. Enter. Wychodzę. No i tutaj na tym tle zrobię sobie jakiegoś zwierzaka. A, naprawdę są tutaj diamenty. Wszystko co może być. Nawet o pszczołę tutaj mógłbym wkomponować taką czerwoną. Nie, nie bardzo pasuje. Taka żółta za bardzo też nie. Biała. Pszczoła jest, pszczoła nawet pokazuje, że jest to wszystko fajnie zrobione. Myślę, że tutaj na tym białym tle
jeszcze bym mógł trochę popracować. Inne tło trochę dam. Escape. Tu inne trochę tło. Change color. Muszę tylko zobaczyć, które by najbardziej pasowało do tej pszczoły. Takie może pomarańczowe. Taki pomarańcz, ale powiem wam, że trochę zmniejszony. O! Coś takiego. Taki zmniejszony. Albo jeszcze mniejszy. O! Komfort. Już jest. Mamy gotowca zrobionego. Naprawdę można tu bardzo tutaj... Wiadomo, że to jest takie porobione jak się chce. Jeżeli ktoś chce profesjonalnie robić te kaski, to naprawdę tutaj może mieć nawet wybór od jednego. Jak widzicie, ja tylko 19 wybrałem na 1000. A tutaj naprawdę można bardzo dużo pozmieniać, napisy wklejać, co tylko się chce. Ale wiadomo, to jest bardzo czasochłonne. Jeżeli ktoś lubi bardzo projektować takie, że tak powiem, modele, no to jak najbardziej może później w internecie się chwalić albo nawet wymieniać, wiecie, swoimi modelami, nie? A jeszcze coś. Ja wam pokażę jeszcze jakąś fajną opcję. Tutaj mamy tą pszczołę, nie? Ja ją sobie tutaj dam. O! Może tak. Coś takiego. Confirm. I tutaj zrobię sobie lustrzane odbicie. Kurde, i właśnie te lustrzane tutaj odbicie nie działa. Jeżeli się pomyliliśmy, delete. Tutaj jeszcze raz tą pszczołę dam, tylko że muszę widzieć, jaka ona jest wielkości. Ona jest wielkości 40, tak? 40, tak. Ja bym ją mógł nawet tutaj dać. O, taka pszczółka. 40, dobra, confirm. Zapamiętam sobie, że ona jest na 40. Jeszcze raz to samo daję. Enter. Jeszcze raz tą samą pszczołę. Może być na 40. Na 40. I teraz zrobię coś takiego jak... O kurde, to nie to. O! Lustrzane odbicie, widzieliście? Wystarczy dać na literkę Q i flip horizon. Już mamy pszczołę, tylko że po innej stronie. Aby takie dwie walczące ze sobą. Print. I mogę teraz tu sobie... Co ja robię? Tutaj się mi jeszcze jedna wkleiła. Jak to wygląda? Takie coś. To jest dobrze, to wygląda jak taki Red Bull, taki... wiadomo. By było śmiesznie, jakbyście zobaczyli takiego, takie logo Red Bulla, nie? Jest takie dwie pszczoły zamiast dwóch byków. Tak to wygląda. Można naprawdę tutaj sobie fajnie zmienić. Nawet tutaj bym mógł takie dwie pszczoły zrobić na tył właśnie tego hełmu. No taki mój właśnie projekt, taki, żeby właśnie wam pokazać, że naprawdę można tutaj się też bawić, jeżeli chodzi o tą właśnie funkcję projektowania właśnie tego całego hełmu. Także taki odcinek, no dość taki z projektu, taki dość taki 20-minutowy, także jak wam się podobało, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę, także do zobaczenia, do następnego odcinka.